ludzie, którzy tutaj przyszli z zamiarem podpalenia zagłuszarki Radia Wolna Europa, byli mieszkańcami tego miasta, prawdopodobnie uczestnicy tej pierwszej patriotycznej manifestacji są wśród nas. Jeżeli chodzi o książkę pana Pałczyńskiego, jest sfałszowana. Nie ma w niej nawet połowy prawdy. To jest książka napisana na podstawie tego, co powiedziała policja, komenda wojewódzka. Ja w dniu przedwczorajszym odebrałem z IPN-u, swoje akta, dotyczące spalenia właśnie tej zagłuszarki i proszę pana, byłem za to karany, byłem w więzieniu w Rawiczu, byłem w więzieniu we Wronkach. Dzisiaj mnie nikt nie zna. Tyle jest prawdy na ten temat. Tak nam dopomóż Bóg.